18 w celu obliczenia i ustalenia wyniku głosowania na wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pruszkowie kadencji 2018-2023. Komisja skrutacyjna w składzie: Paweł Piaczek, przewodniczący komisji, Alfred Kiełbasa, członek komisji, Andrzej Czerwiński, członek komisji. Stwierdza, że na ustawowo wybrany skład 15 radnych ogółem na sesji obecnych jest 15 radnych, co zgodnie z artykułem 19 ustawy pierwszej ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym stanowi wystarczającą ilość radnych do ważności obrad i przeprowadzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pruszkowie. W wyniku głosowania poszczególni kandydaci na wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Pruszkowie otrzymali następującą ilość głosów. Dawid Kochanek głosowało 15 głosów, za było 6, przeciw 9, wstrzymujących się 0. Pani Klaudia Lakwa głosowało 15 radnych, za 9, przeciw 6, wstrzymujących się 0. Komisja stwierdza, że pani Klaudia Lakwa otrzymała większość głosów i w przeprowadzonym głosowaniu tajnym i została wybrana na wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Pruszkowie. Karty do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.